19:6. Adiutantem i przyjacielem Józefa Piłsudskiego był Bolesław Jeniawa Długoszowski. O. Nie Długoszewski, jak niektórzy błędnie mówią. Otóż Jeniawa miał fenomenalną pamięć, toteż w jego wspomnieniach są całe fragmenty wypowiedzi Jeniawa jest. Wiernie oddające nie tylko jego sposób myślenia, ale składnie ulubione słowa, czy całe zwroty marszałka. Spotkali się wiosną 1924 roku w Sulejówku. Oto, co zanotował Wieniawa, jak pisał, w okresie, kiedy cynizm i oportunizm Witosa uwidaczniał się coraz bardziej. Widzicie, chłopcze, mówił Piłsudski, w mojej młodości, już za czasów mojej konspiracyjnej roboty, nie umiałem być przykry dla ludzi. Nie mogłem się zdobyć na użycie twardego, obraźliwego słowa w stosunku do ludzi, których miałem prowadzić. W okresie, kiedy stałem już na czele pracy i kiedy któryś z mych współpracowników źle czy niedbale wywiązał się ze swojego zadania i gdy zmuszony byłem zrobić mu wymówkę, chodząc godzinami po pokoju szukałem ostrych słów nagany, układałem i przygotowywałem sobie z góry twarde zdania i karcące frazesy i łamałem się w duchu mówiąc sobie: Ziuk, musisz zrobić przykrość temu człowiekowi, musisz go skrzyczeć, musisz go zburczyć dla dobra sprawy. Jeśli się tego nie nauczysz i jeśli się do tego nie przymusisz, robota zacznie się chwiać, ludzie zaczną się zaniedbywać, owoce pracy rozpłyną się w nicość. Dziś wyraźniej niż kiedykolwiek widzę, mówi Piłsudski, że jest pewien rodzaj człowieka, który gdy mu powiedzieć: Panie, zastanów się Pan. To, co Pan robi, jest szkodliwe dla Polski, dla Państwa, jest niemoralne czy nieetyczne. On ruszy lekceważąco ramionami i będzie Pana uważał za... Felieton, proszę Państwa, na Boże Ciało, felieton dzisiaj. Dopiero kiedy dostanie wpysk, to drapnie się w ucho i dochodzi do przekonania, że musiał zrobić coś złego. Przyznają Państwo, że bardzo charakterystyczny tekst, zachęcający wręcz do aktualnych refleksji. Oczywiście nikt nikomu nie powinien dawać w twarz. Ostatnio zdarzyło się to Januszowi Korwin-Mikke, który spoliczkował Michała Boniego za to, że ten w 1992 roku, kiedy Korwin-Mikke domagał się w Sejmie lustracji, wyzywał go od oszołomów i idiotów, a kiedy po latach okazało się, że sam był agentem SB, dostał od Korwina z liścia. Boni odwołał się do sądu i ten oczywiście stanął po jego stronie. Ale to prawda, że jest pewien rodzaj człowieka, któremu mówi się, że szkodzi Polsce, psuje robotę, a on tylko wzrusza ramionami i robi swoje. Pozostaje zatem... No pełno jest oszustów. ...którzy szkodzą Polsce, wszystkim tym składającym za granicą donosy na polski rząd, tylko dlatego, że nie jest ich rząd, że składa się z ludzi, którzy nie są jego znajomymi, albo że mają inne poglądy na Polskę czy Unię Europejską. Uważa, że w Polsce nie ma demokracji? Udowodnij to. Przypomnij sobie demokrację za rządów PO-PSR, strzelanie do górników, pałowanie demonstrantów. Uważasz, że w Polsce nie ma wolnych sądów? To ciekawe. Jeszcze nie tak dawno były wolne i niezależne, a dokładnie wraz ze zmianą władzy stały się stronnicze i zależne, a przecież nie zmieniła się ilość sędziów orzekających w Polsce. To są ciągle ci sami ludzie. Nie wprowadzono żadnej ustawy, która miałaby wpływ na orzekanie sędziów. Wręcz przeciwnie, wprowadzono losowy dobór spraw sądowych. I co charakterystyczne, gdy zapada wyrok korzystny dla takiego krytykanta, to zalega milczenie. Jeżeli wyrok jest niepomyślny tego kogoś, rozgłasza, że sądy są polityczne. Pozostaje nam cierpliwie tłumaczyć, że wolność mediów polega na tym, że dziennikarz może zadawać politykowi każde pytanie. Zawsze mówiło się, że nie ma głupich pytań, że są tylko głupie odpowiedzi. Pamiętamy okupację Sejmu przez opozycję pod hasłem wolne media. Nikt mediom nie ograniczał wtedy pracy w Sejmie, taka była prawda, ale hasło wolne media brzmiało dobrze dla opozycji i dla zagranicy. Kiedy zaś padło pytanie o mieszkanie posła Gawłowskiego, jego koledzy z Platformy uznali pytanie za skandaliczne i wyszli z telewizyjnego studia. Zatem wolność mediów jest wtedy, kiedy wygodne pytania zadają usłużni dziennikarze, ale w tym rzecz, że dziennikarze też mają swoje sympatie i media w Polsce od 2 lat różnią się od siebie, często zasadniczo. To nie jest już ten sam obraz Polski, te same sukcesy i te same porażki. W TVN-ie króluje opozycja, w mediach publicznych, teraz jakby od niedawna nieco więcej koalicji rządzącej. I bardzo dobrze, gdyż trzeba prostować kłamstwa liberalnych mediów i opozycji, która w sposób kompletny
Jarosława Frasyniuka blokującego legalną manifestację, pierwsze głosy oburzenia były mniej więcej takie: jak tak można, jak można tak traktować legendę Solidarności, przecież to osoba niezwykle dla Polski zasłużona i tak dalej. Dziś jakby mniej tego typu kuriozalnych wypowiedzi, ale agresja opozycji rośnie wprost proporcjonalnie do malejącego dla niej społecznego poparcia. Dlatego pojawiły się bojówki, ludzie rozbijający spotkania organizowane przez ekipę rządową z mieszkańcami. Bojówki, czyli ci sami ludzie w różnych miejscach, a to już przerabialiśmy za komuny. Tak właśnie komuniści i ich partyjny aktyw rozbijali w latach 70. i 80. uniwersytety latające. I jeszcze słowo o tych zafiksowanych na słowie konstytucja. Jeżeli drzesz się konstytucja, konstytucja, to najpierw ją przeczytaj, człowieku. Kiedy mówisz, że konstytucja jest łamana, to powiedz, który artykuł jest łamany. Do roboty. Nie wystarczy machanie książeczką i klepanie konstytucyjnej mantry. A poza tym strzeż się fałszywych autorytetów. Wykorzystują twoją naiwność i niewiedzę. I to by było na tyle. To był felieton polityczny Wojciecha Reszczyńskiego. Czas na Rafała Dutkiewicza i jego gościa. Kulisy spraw. Witam Państwa w dzisiejszych kulisach spraw. Jest ze mną w studiu Polskiego Radia 24 Witold Gadowski, dziennikarz, reporter, autor wielu książek, także filmów. Jesteśmy w takim szczególnym dniu, mamy Boże Ciało. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym wszystkim, o czym Ty, Witku, dużo wiesz, bardzo dużo wiesz, czyli o sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Co tam się dzieje? To właściwie, tak jak mówić cytemu o głodzie. Dużo jest, proszę Państwa, wtyczek ruskich. Tak, i że... być głodnym. I tak jest z chrześcijanami. Komunistyczny. U nas bycie chrześcijaninem jest łatwe. Bardzo łatwe. No, może wśród lemingów, ludzi korporacji, to już trudniej, bo będzie taki człowiek wyśmiewany, jak będzie się deklarował otwarcie ze swoją religijnością, ale ogólnie w Polsce to jest przyjęty sposób bycia. Za chrześcijaństwo nikt nikogo nie prześladuje. A tam to trzeba być naprawdę, mówiąc językiem młodzieżowym, kozakiem, żeby być chrześcijaninem. Czy tam możliwe są na przykład procesje Bożego Ciała? Raczej nie. Procesje, bicie, dzwony. To wszystko jest to bardzo trudne. Jeszcze w takich obszarach, w których panuje bezprawie i rządzą watażkowie, to wszystko zależy od pogody chwili. Ale w takim Egipcie, o którym myślimy, że jest krajem nam znanym, jeździmy do Hurgady, Sharm el-Sheik, Erguny, ci bogatsi, w ogóle nic nie wiem o tym kraju. Nie wiemy, co to znaczy być koptem w Egipcie, co to znaczy wytatuować sobie krzyż na dłoni. A co to znaczy? To znaczy, że jestem chrześcijaninem. To znaczy, że jestem prześladowany. To znaczy, że mniej zarabiam. To znaczy, że dostaję gorsze prace. To znaczy, że mieszkam koło cmentarza na śmietnisku, jak na obrzeżach Kairu. Oczywiście są... No tam to tak może być. Ja nic nie mówię, a tam nawet nic. Jeden z najbogatszych Egipcjan jest, rodzina Saviris. Chrześcijańska rodzina koptyjska, ale to naprawdę wyjątek. Oni sobie kupili wolność. Natomiast zwykli koptowie... Coś okropnego, Państwo słyszą, prawda? Bardzo ciężko im się żyje. W Egipcie. A jak pojedziemy dalej, na północ, w Syrii, w Iraku, bez chrześcijanina naprawdę trzeba mieć dużą odwagę i wiarę w Jezusa Chrystusa. I jednocześnie warto przypomnieć sobie, że to są korzenie chrześcijaństwa. Dobra Niniwy. Też praca Josyka, tak. Świętego Pawła. Święty Paweł, cały szlak w Syrii, Damaszek i... Święty Paweł, oni się powołują na Świętego Pawła. Czyżby to byli chrześcijanie? Od 2000 lat tam są chrześcijanie.